Grzegorz Klich, selekcjoner reprezentacji Polski kobiet U18. Duży uśmiech na Pana twarzy, utrzymanie już jest, ale mnóstwo energii kosztował ten mecz z Wielką Brytanią. No ja nie wiem, już tyle jest emocji, że jak będą w kolejnym meczu takie same, to ja chyba już nie wytrzymam w tym boksie, naprawdę. Wolałbym, żeby dziewczyny jakoś spokojniej zagrały, czy w jedną, czy w drugą stronę, ale spokojnie. No działo się dużo, no wszyscy widzieli, tak jak powiedziałem wcześniej, może ten hokej jest wolniejszy, ale dostarcza tylu emocji, tylu wrażeń, że każdy, kto przychodzi na te mecze, to nie żałuje. Wybiła ta przerwa jednodniowa Pana podopieczne z rytmu? Bo długo wchodziły w ten mecz właśnie Pana podopieczne. Może jakiś stres się wdarł, może rozluźnienie, trudno odpowiedzieć, muszę jeszcze porozmawiać z dziewczynami, jak one się czuły tam przed tym pierwszym gwizdkiem. No, skończyło się szczęśliwie, czyli dobrze, no, nie ma ich co oceniać, wygrały mecz i trzeba się przygotowywać do następnego. A ten następny mecz to spotkanie z Włoszkami, nowym liderem grupy. No, czyli zadanie należy, żeby go zmienić, tak, do nas. No to będziemy się starać. O co gra jeszcze reprezentacja Polski w tych mistrzostwach? Bo już jest na koncie 6 punktów. No, czyli w dalszym ciągu pozostajemy w grze o awans. No, jeśli nie o awans, no to o medal.